koleżanki i koledzy, a teraz nastąpi wybór prezesa Ruchu Narodowego. Proszę o zgłaszanie kandydatur. Kolega Krzysztof Bosak chciałby zgłosić kandydaturę. Zgłoszony został kolega Robert Winicki. Czy mamy jakieś inne kandydatury? Nie widzę. Jeśli nie mamy innych kandydatur, przejdziemy do procedury wyborczej. Prosimy tak, czy Roberta Winickiego. Jeszcze przepraszam, jest, czy Robert zgadza się na przyjęcie tej funkcji? Jest zgoda. W takim razie prosimy Roberta Winickiego o opuszczenie sali. Głosujemy. Jeszcze chwileczkę, bo Robert musi opuścić salę, dopiero jest głosowanie. No dobrze, dobrze, jeszcze teraz jak troszeczkę. Teraz jak najbardziej. Już schował się. Głosujemy. Kto z Państwa jest za tym, by Robert Winnicki został wybrany na stanowisko prezesa Ruchu Narodowego? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? I czekamy na wynik głosowania. Mamy 5 głosów wstrzymujących, wszystkie inne za. Szanowni Państwo, miło mi poinformować, że prezesem Ruchu Narodowego na kolejną 4-letnią kadencję został Robert Winnicki. Zapraszamy prezesa na salę. Panie prezesie, prosimy o zabranie głosu. Gratulujemy. Koleżanki i koledzy, szanowni państwo, bardzo krótko, bo czas goni. I nie czas jest tak naprawdę w tym momencie na gadanie, a na robotę, bo mnóstwo roboty narodowej, politycznej, konfederackiej przed nami. Wchodzimy w kolejny sezon, maraton wyborczy. I to będzie dla nas maraton wyborczy, który nie mam co do tego żadnych wątpliwości, sprawi, że spora część siedzących na tej sali będzie posłami, radnymi wojewódzkimi, radnymi powiatowymi czy gminnymi. Nie dlatego, nie dla własnej próżności czy chwały, tylko w służbie ojczyzny. Naprzód idziemy w skier powodzi. Niechaj wroga przemoc drży. Już zwycięstwa dzień nadchodzi. Wielkiej Polski moc, to my. Dziękuję. Robert Winnicki, dziękujemy.